Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie o łapka w górę, o subskrypcji, a my przechodzimy do rzeczy. W tym odcinku opowiemy sobie troszeczkę o destrukturyzacji, czyli o zapisie, który pozwala Wam szybciej dostać się do wartości obiektu lub tablicy. Zaczynajmy od tablic. Stwórzmy sobie przykładową tablicę. Nasza tablica zawiera 3 elementy. Są to po prostu numery 1, 2 i 3. W taki basicowy sposób, czyli taki podstawowy, kiedy chcemy dostać się do jakiejś wartości i przypisać ją do zmiennej, robimy to w następujący sposób. Załóżmy, że nasza zmienna nazywa się 1, no i przypisujemy do niej tablica i o indeksie 0. I wtedy, jak użyjemy console loga, to pojawi nam się cała nasza tablica. To pojawi nam się wartość 1. Tutaj mamy literówkę, tablica. I jak widzicie, mamy wartość 1. Natomiast możemy to przyspieszyć. Możemy to 1 tak samo opleść w nawiasy klamrowe jak w tablicy. W nawiasy kwadratowe. A następnie po prostu wywołać tablica. W tym momencie nasze 1 to też pojawi się 1. Dlaczego to jest takie fajne? Z tego względu, że od razu możemy sobie zdestrukturyzować wszystkie elementy. Na przykład 1, 2 i 3. W tym momencie, kiedy wyświetlimy sobie 1,2,3, to wszystko pokaże nam się tak jak powinno. Czyli mamy 1, 2 i 3. Myślę, że zamysł prosty. O trochę trudniejszych zapisach będziemy uczyć się w dalszej części kursu. Natomiast teraz zobaczmy jeszcze, jak to zrobić z obiektami. Stwórzmy sobie przykładowy obiekt. Ten obiekt niech ma pole imię oraz nazwisko. Jak pewnie się domyślacie, destrukturyzacja będzie wyglądać w taki sam, w sumie można powiedzieć podobny sposób, natomiast będziemy używać nawiasów klamrowych. Odwołujemy się do const, następnie otwieramy nawiasy klamrowe, no i zdestrukturyzujmy sobie na przykład imię i nazwisko, tylko zmienimy ich nazwy. Na przykład tutaj weźmy i oraz n, no i bierzemy to z naszego obiektu, czyli obiekt. W tym momencie możemy sobie to wyświetlić, czyli console log i wyświetlamy i po przecinku n. Jak widzicie, mamy wartości undefined i undefined. I pewnie zastanawiacie się dlaczego. Ponieważ zapisaliśmy to w zły sposób. Z tego względu, że tutaj w destrukturyzacji nie możemy skracać nazw, a tak samo nie jestem pewien, czy możemy używać aliasów, ale nie możemy po prostu sugerować, że wyjmujemy taką wartość, jaką chcemy, ale pod inną nazwą. Musimy tutaj zawrzeć odpowiednie nazwy, czyli imię i nazwisko. A następnie kopiuję to, wklejam do konsol loga i jak widzicie, mamy wszystko poprawnie. Tutaj zapis też jest prosty, myślę, że oczywiście zrozumiały. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnej lekcji.